Witajcie na kanale Kwasogranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek Rany Kole za starami Bristol Rovers. Tym razem Manchester City na naszej drodze. Gramy na swoim stadionie, więc mam nadzieję, że o tyle będzie to dla nas lepsze. Zobaczymy, jak ten odcinek będzie przebiegał. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Ostatnio rzućcie okiem, jak to wyglądało. No nie najlepiej. Nie najlepiej w lidze. Radzimy sobie raczej średnio, odpadliśmy w pucharze, Liga Mistrzów jak najbardziej in plus. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Kto wystąpi w składzie na Manchester City? Ale chciałem jeszcze, przepraszam, zauważyć, że muszę sprawdzić, jak wygląda sytuacja kontraktowa. 8 miesięcy jako la, negocjuj kontrakt. Negocjujemy. To jest zawodnik, który jest z nami od początku. Zawodnik, który ma 38 lat, ale damy kontrofertę. Zobaczymy na rok może. Akceptuj. Może się uda. Aktualna płaca 3,5 tysiąca. Dajmy mu 5 tysięcy. A co? 5 tysięcy. Super, niech ma nasz zawodnik. Myślę, że te 5 tysięcy nie zbiedniejemy, a utrzymamy tutaj tą opcję. Strączek, no tak, on chodzi, dobrze, ma cen. Rok, 2 lata, 5 lat, rok, 8 miesięcy, Paul Young. No dobra, jest na liście transferowej, więc jak odejdzie, no to odejdzie. Mam pan z 8 miesięcy tutaj. Wydaje mi się, że też nie będziemy przedłużać, aczkolwiek może dobra, przedłużmy kontrakt i jak coś sprzedamy go dalej, aczkolwiek nie wiem, czy do tego dojdzie, ważne, akceptacja. On nie jest złym piłkarzem, 2 lata, ale tutaj będziemy chcieli coś zmienić, zignoruj klauzulę, 28 tysięcy, no niech będzie, 28 tysięcy, niech będzie. Nie jestem piłkarzem, ale będziemy coś chcieli zmienić. Norbun nie przyjmuje ofert, więc to jest koniec kariery naszego kapitana i tu będzie musieli się zastanowić, kto go zastąpi. Fulgencio, Balde, no Balde pójdzie na pewno do sprzedania. Ok, mamy załatwioną sprawę kontraktów. Popatrzmy jeszcze szybko na zawodników, którzy zostali znalezieni przez naszych skautów. No i czy jest ktoś, jest zawodnikiem, który no, mógłby uzupełnić nasz skład. Zobaczymy. Neto wygląda bardzo ciekawie, ale 94 pensja. No może być ciężko pozyskać takiego zawodnika. Tak jak mówiłem, tutaj mamy w sumie napastnika, który jest no, w zasięgu naszej drużyny. Przyjdzie do nas z Realu Madryt z wypożyczenia, mamy zagwarantowany pierwokup, więc tutaj możemy troszkę podziałać. No, Emerę szukamy, patrzymy, bo cały czas mówię Tomori, cały czas szukamy tutaj wzmocnienia i tak jak mówiłem Wam kiedyś, będziemy szukać też zawodnika na środek obrony. Na środek obrony zawodnika, który wsparłby tutaj Melekę i Letisza w tych codziennych poczynaniach. Ten Majer byłby idealny. 53 pensja. Kurczę, może nie jest tak. Dodaj do listy życzeń. Może udałoby się ten Majer sprowadzić do naszej drużyny. To byłby zawodnik, który pewnie od razu wskoczyłby do pierwszego składu, ale nie byłoby to głupia opcja. West Ham Diallo 37 też
wygląda bardzo dobrze. On jest na naszej liście życzeń, więc to jest dobry researcher zrobiony. No dobra, ale teraz jeszcze zróbmy jedną ważną rzecz zróbmy. Antony Gordon, okej, nie może na razie. Jedną ważną rzecz. Intergrasini. Tutaj wygląda świetnie, ale no, pensja zabójcza. Jedną rzecz zróbmy, która może wytyczne zmieńmy. Dodaj wytyczną i zróbmy kontrakt do 1 roku. Usuwamy tamtą wytyczną i spróbujemy, żeby szukał zawodników do 1 roku. No, może być ciekawie, może uda nam się pozyskać na następny sezon jakieś fajne nazwiska. I teraz tak, jak widzicie, większość zawodników jest w dobrej formie po meczu z Realem Sociedad, więc może nie będzie problemu, że wystąpili w tym spotkaniu. Potem nas czeka długa przerwa, więc może to jest myk. Spróbujmy. Może z kilkoma zmianami. Grabara, Martinowicz, Fulgencio, Nerno, Valencia, Madsen, Kennedy, Tomasz, Zadatka. Tutaj Ebui, o ile będzie Ebui w stanie, no właśnie, nie jest w stanie grać, więc Zadatka, Tomkinson, niech będzie. I Bidę za Martinowicza bym zmienił. Niech Bida się pokaże. A na prawą stronę, czy któregoś z zawodników. Może Frey, a szkoda, nie jest Ibarra, więc może Freya odpuścimy. I tutaj Iton Frey myślę, że też do sprzedania w kolejnym okienku. Balde, te transfery nie były najlepsze. Okej, okay, ruszmy w takim razie z Manchesterem United City. Rozpocznijmy to spotkanie. Mam nadzieję, że to spotkanie przebiegnie w dobrym tonie i zdobędziemy 3 punkty. Najmocniejszy skład, który parę dni temu pokonał Real Sociedad 5-0, więc no, warto wymagać od tego składu, żeby no, utrzymali formę. Wiadomo, grają co 2-3 dni, ale jednak no, jesteśmy w Premier League. Więc nie powinno być problemów z taką aktywnością. Olszek, De Bruyne, Foden. Olszek. Dobrze, piłkarze Bristol Rovers przejmują, ale złe rozegranie Kennedy'ego. Niestety no, popełnił błąd i teraz Sterling w swoim tańcu z prawej i lewej strony De Bruyne, no i pokonany Grabara 1-0. Niestety, 9. minuta, tracimy pierwszą bramkę. Błąd Kennedy'ego przy wyprowadzeniu piłki stworzył szansę Manchesterowi na świetną akcję. Bida, Raszelik, jeszcze dośrodkowanie, ale tym razem nikt nie zamknął tej akcji. Ederson, wznowienie gry, krótko. Sterling. Większość akcji Manchester City przechodzi przez Sterlinga, teraz.
Zadatka, dobrze, Grabara. Grabara, niebezpiecznie. No i znowu Kennedy, złe wprowadzenie piłki do gry. Otwierają te poddania Kennedy'ego akcję Manchesteru. Uf, na szczęście Grabara nie musiał interweniować. Żółta kartka dla Praszelika po faulu, którego dokonał chwilę wcześniej. Zadatka. Jest Bida. Piłka do Praszelika. Praszelik, Fulgencio, walczy Fulgencio. Dobra podanie, piłka do Alena i mamy 1-1. No, myślałem, że ta piłka nie przejdzie do Alena, ale świetnie Fulgencio zachował się, zobaczył Alena w polu karnym w lepszej pozycji. No i oddał Alen strzał prawie z najbliższej możliwej odległości. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Podbił sobie jeszcze piłkę Allen. No, nie przyjął czysto tej futbolówki. Crystal Rovers 1-1. Madsen ze Sterlingiem. Madsen. Dobrze, Grabara. Tym razem Grabara popisał się efektowną obroną. Madsen do Walencji. Walencja ma czas na zastanowienie się. Widzicie, nieważne kto przychodzi do naszego klubu, to Walencja na razie. No, jest faulowany. Jest faulowany Norbun. Na razie Walencja gra pierwsze skrzypce. Walencja. Właśnie on przy piłce zdobywa bramkę na 2-1. Wykorzystuje ten faul na Norbunie. Myślałem, że od razu po tej kontrze będzie gol, no ale tak się nie stało. Zadatka. Do Bidy, Bida, Fulgencio. Urgencjo do Praszelika, jest Allen. Allen, mamy 3-1. Świetna akcja naszych zawodników. No, jak widać, pierwszy skład to jest zespół, który może rywalizować z najlepszymi, ale co? Mamy spalonego. Tutaj, gdyby Praszelik wybrał Walencję, to skończyłoby się inaczej. Jak to mówią, niewykorzystane sytuacje się mszczą. No i teraz, żeby nie, to powiedzenie nie spełniło się. Zadatka, Fulgencio, ślizg Fulgencio, dobrze, obrona. Grabara do Walencji. Walencja do Madsena, Madsen, Walencja, świetnie sobie poradzili na skrzydle. Piłka do Alena, Alen jest, Bida, Bida czeka na partnerów, no ale czekał też chyba na gwizdek sędziego. Mamy. No nie wiem, czy tyle bramek zdobędzie. Mamy pierwszą połowę za nami. Na razie 3 punkty zostają w Bristolu. Czy tak będzie do końca? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Madsen teraz tutaj radzi sobie na skrzydle, uruchamiając Walencję. Walencja, dobra piłka do Praszelika. Praszelik jeszcze przełożył na drugą nogę. Praszelik i mamy w końcu upragnione 3-1. 48 minuta. Praszelik no, podbija ten wynik. Świetna akcja zawodników Bristol Rovers. Kolejny raz pokonują defensywę Manchesteru City.
Dziwnie to, że bramkarz Manchesteru nie złapał tej piłki. Raczej ona nie była trudna do wyłapania, też nie był zasłonięty. No. Czasem takie strzały są najgorsze. Rodri. Dobrze, piłkarze Risto Rovers wysoki pressing stosują. Teraz czeka na partnerów, no ale Praszelik zepsuł to podanie i muszą szyki obronne tutaj zestawić. De Bruyne to jest zawsze zawodnik, którego każde dotknięcie piłki może zamienić się na bramkę, więc muszą uważać. Normund bardzo powoli, zedatka, jest Bida. Bida, Praszelik i chyba był Praszelik na pozycji spalonej. Tak jest, Praszelik na pozycji spalonej. Bida już agresywnie atakuje. Próbują odzyskać piłkę, próbują zrobić coś z tą futbolówką. No i teraz Madsen. Valencia. Allen. Było blisko, było blisko. Będzie zmiana. Praszelik zejdzie, wejdzie Martinowicz. Czy Valencia, czy Morrison? Może Westbrook za Normuna. I Hammer z Alena. Może i Barra za Huggins. Westbrook, świetnie poradzi sobie w obronie piłkarze z Bristolu. Westbrook do Martinowicza. Martinowicz widzi lepiej ustawionego Valencię. Valencia rozpędza się do Martinowicza. Martinowicz i nie mamy bramki. Myślałem, że ta piłka wejdzie bez większych problemów do bramki, no ale tak się nie dzieje. Kennedy. Allen. Jest Bida. Bida urywa się zawodnikom Manchesteru. Był rzut wolny, będzie rzut o kartkę. Nie, tylko upomnienie rozdziela piłkarzy sędzia. No i teraz Bida, dośrodkowanie do Alena. Allen przejmuje tą futbolówkę. Jest Westbrook. Myślałem, że będzie na pozycji spalonej. Bida oddaje strzał. Jeszcze zamieszanie. Tutaj Allen próbował Andersonowi wytrącić tą piłkę z rękawic, no ale mogło być to uznane za faul, gdyby do takiego zdarzenia doszło. Sterling wprowadza kolejny raz piłkę do gry. Sterling, no on ma przyklejoną tą piłkę do nogi. Teraz ślizg Kennedy'ego, Grabara. No i niestety 3-2. Bristol Rovers niestety traci bramkę, a Manchester City łapie kontakt. No i teraz robi się niebezpiecznie, bo remis wisi w powietrzu. Wystarczy jedna akcja Manchesteru, żeby złapać remis. No a tutaj wiemy, że nie jest to trudne w ich wykonaniu. Bida. Piłka już do Martinowicza. Martinowicz do Bidy. Bida zamyka tą akcję, ale nie tym razem. No i teraz kontra zawodników Manchesteru City. Czy uda się przejąć piłkę? Wycofany Tomkinson. Muszą uważać. Dobrze, a teraz interwencja Tomkinsona. Przecina to podanie. Valencia od razu do Madsena. Madsen, Valencia. Bardzo powoli rozgrywają piłkarze Bristol Rovers tą akcję. A i teraz znowu Kennedy popełnia błąd, no i muszą wracać. 89 minuta, doliczone 2 minuty. Czy Sterling zdąży napędzić akcję lewym skrzydłem? Czy zdąży? Dobrze wypychany przez Kennedy'ego zawodnik. Był faul Grabara. No i mamy rzut rożny zamiast faulu, widzę. Myślałem, że
Sędzia utrzyma to faul, ale mamy 3-3. 90 minuta, 3-3. Tracimy kolejne punkty. Popatrzcie, jak to wygląda. Bramka w ostatniej minucie. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Wydawało mi się, że początek był lepszy, że wykonamy Manchester City. Mogli zwyciężyć, ale środek, końcówka była nasza. No i 90 minuta i mamy 15 punktów. No i niestety nie jest najlepiej. No ale co zrobić? Co zrobić? Musimy być silni. 90 minuta, tracimy 3 punkty, zostają nam 2. No szkoda tej sytuacji, szkoda tego zmarnowanego meczu. No ale jeszcze przyjdą kolejne, dopiero 11 meczów za nami, więc jeszcze czas na odrobienie tych straconych punktów. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam meczy, żeby nadrobić stracone punkty. Ten przód ucieka, ale zobaczcie, że te różnice jeszcze nie są duże. To jest 5 punktów straty do szóstej drużyny. Wydaje mi się, że nie jest jeszcze to dużo. Zremisowaliśmy z Manchesterem City, czyli z drużyną, która nas wyprzedza, ale nie przegraliśmy, więc nie oddali się, nie uciekli. No zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.